ostatnie lata dwa razy robiliśmy inscenizację o latach, w końcu lat 44 roku czy 45 roku, o żołnierzach stricto wyklętych. W tym roku chcemy pokazać, jak to się stało, że nasi żołnierze poszli do lasu, stali się wyklętymi, w sumie teraz niezłomnymi, nie wyklętymi. Początek całej wojny, chcemy pokazać pierwsze dni września, jak Niemcy najechali zdezorientowanych Polaków. Chcemy pokazać 17 września, jak Rosjanie, drugi system totalitarny, Rosjanie wzięli nas z drugiej strony. I chcemy pokazać też 22 września, jakie wydarzenie miało miejsce w Brześciu, kiedy była defilada zwycięzców, pseudo-zwycięzców, którzy Rosjanie wraz z Niemcami defiladowali i świętowali zwycięstwo nad Polską. Mamy inscenizację, która ma tytuł Zdradziecki Pakt, czyli jest o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Będziemy walczyć i z Niemcami, i potem z bolszewikami. W tej chwili szykujemy się do pierwszej sceny, która będzie właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie polskie wojsko będzie broniło się, będzie to epizod z 1 września 1939, będziemy bronić się przed atakiem Niemców.
Thank you.